Cześć siemanko, Eloszka Kokoszka! Czas dzisiaj na troszeczkę wspaniałych nowości! I to laleczkowych nowości! W dzisiejszym filmie otworzymy sobie wspólnie całe to wielkie pudło najnowszych laleczek Cookie Luz! Jak widzicie, laleczki Cookie Luz są ukryte w takich przeczaderskich kapsułach i z tego, co już tutaj, wiecie, wyczytałam na tym pudełku, to ponoć jest 12 różnych laleczek, każda będzie inna. Seria nazywa się BFF, czyli są to przyjaciółki, a jeżeli ktoś z Was chce zostać moją przyjaciółką albo moim przyjacielem, to proszę o zostawienie łapki w górę i subskrypcji! Okidoki, lecimy w takim razie z pierwszą laleczką Cookie Luz. Jaką dziewoję trafimy jako pierwszą? A, tu już chyba po zdjęciach widać. Tak! Niebieskowłosa pani. Zaraz, słuchajcie, sprawdzę, jak ona się nazywa, ale najpierw trzeba ją tutaj zobaczyć z bliska i ocenić. Bardzo ma ładną fryzurkę, niebieskie włosy i im chyba można... O, patrzcie, jaka to jest beka! Można odwracać twarze, one mają co, trzy? Trzy minki! O, nie wierzę! Jak to fajnie wygląda! Sprawdzamy w takim razie, co ona tutaj ciekawego dostanie. Maciuszki, ogrodniczki, takie troszeczkę tęczowe. Uuu, jakie ładne buty, takie a la kalosze, no nie? Żółciutkie. Czy to przypadkiem będzie jakaś, wiecie, ogrodniczka? Jakie w ogóle przepiękne są te rzeczy! No ma tutaj doniczkę ze słonecznikiem, jest konewka. Nawet chyba można by było tutaj wodę wlać i serio podlać kwiatka. I ostatnia rzecz, i zaraz będę mogła ją całą ubrać. Uuu, jakie ładne okulary! Ej, no piękne te rzeczy są! Tutaj zobaczcie, mam też całą listę tych laleczek. Jest ich razem 12 i są jakby 4 różne teamy, takie grupy. I tutaj już widzę moją lalencję. Ona się nazywa Olive, czyli oliwka. Tak, wiecie, na polski można by było to przetłumaczyć. I ona należy do teamu Sugar Sweeties, czyli wiecie, takiego słodziutkiego. Odpaliłam sobie na moim laptopie oficjalną stronę właśnie cookieluz.com i tutaj mamy różne informacje dotyczące właśnie laleczek. Możemy też tutaj na każdą laleczkę kliknąć. O, to jest ta nasza, proszę bardzo. I tutaj mamy, zobaczcie, krótki opis właśnie, jaka ta dziewczyna jest. Razem z tą laleczką dostaliśmy też tutaj taką kartkę. Jak widzicie, są jakby jej zdjęcia zrobione w fotobudce. A tutaj z drugiej strony mamy właśnie jej imię i co ona lubi i czego nie lubi. Lubi właśnie kwiatki, bo ona jest panią ogrodniczką, a tutaj jeszcze nie lubi pająków, więc trochę, powiem wam, może być jej ciężko, bo w ogrodzie można często spotkać jakieś pająki, ale powiem wam, to jest chyba totalnie werka aferka, no nie, jeżeli się boi pająków. Każda laleczka tutaj będzie też zupełnie inna, będzie, wiecie, pasjonowała się innymi rzeczami, będzie też nie lubiła innych rzeczy, więc jak już otworzę wszystkie te laleczki, to będziecie mogli później napisać w komentarzu, która z tych laleczek jest najbardziej właśnie podobna do was. Ulala, tutaj chyba jest jakaś skejciara, moi drodzy! Wow, ciekawe, czy będzie jeździła na desce, czy na jakichś, wiecie, rolkach, wrotkach. Haha, wytyka język. Ma ładne w ogóle zielone oczy. Dalej. O nie, tutaj taka, wiecie, trochę obita. Chyba spadła z jakiejś deski albo wywróciła się na rolkach. A tutaj już jest taka normalna minka. Dobra, to zobaczmy teraz szybko jej niespodzianki tutaj. Jest, słuchajcie, ciuszek. I muszę wam powiedzieć, że ja kiedyś taką troszeczkę skejciarą byłam. Przez jedne wakacje, będąc w gimnazjum, chodziłam na skatepark i uczyłam się jeździć na desce, ale głównie po to, żeby podrywać jakichś chłopaków tylko. Tak właśnie było, bo ci, co jeździli na desce, byli tacy ładni zawsze. Dobra, tutaj mamy, zobaczcie, czapencję, skate. I uwaga, ostatnia saszetka, wydaje mi się, ojeja! Tutaj są spodenki i to jednak nie była ostatnia saszetka, tylko tu jest ostatnia. Deskę ma! Wow, i będzie można ją tu normalnie, zobaczcie, postawić. Wee-hee! Wow! O! Ojoj!
Oj, mały wypadek, ale nic się nie stało. Cześć, manko, nazywam się River. Jestem największą buntowniczką w całej tej grupie. Uwielbiam jeździć na desce, a nienawidzę deszczu, bo wtedy nie można jeździć na desce. I z tego co widzę, ta nasza buntowniczka River należy do Urban Crew. Tym, kolejna Cookie Luz. Różowiutka, ula la. Ale ona ma brokatowe włosy ma, ale wypas, a jeszcze kiminki. Tutaj ona śpiewa, czyli chyba będzie to jakaś, wiecie, piosenkarka albo po prostu dziewczyna, która lubi śpiewać. Oho, a to co to jest? To będzie DJ-ka! Ale jaka w ogóle beka dostała całą konsolę do DJ-owania? Eloszka, kokoszka, nazywam się Chloe i jestem DJ-ką Cookie Luz! Uwielbiam chodzić na imprezy i po prostu kocham muzykę, a bardzo nie lubię fajerwerek. I ta laleczka, moi drodzy, właśnie też należy do Urban Crew, czyli jest razem tutaj z tą naszą skejciarą River. O nie! Puszek, widzę, cię tutaj uratował, przytrzymał, żebyś nie upadła na głowę i stój. O tak, tak będziemy je, słuchajcie, dzielili, wiecie, na grupy. Kolejna. Wow, żółto-niebieskie włosy. O, tutaj chyba będą jakieś jej gadżety. Co to jest? To jest perfum? A to? O, to można otworzyć, ale jaja! Chemia! Jaki przeczaderski w ogóle zeszyt! Ja nie mogę! Ciekawe, czy tutaj te rzeczy, które są napisane, to są poprawne. O, kolejna będzie miała okulary, ale to są takie, wiecie, ochronne okulary. Tak więc, moi drodzy, poznajcie Paige. Ona należy, słuchajcie, do teamu Sis Team. Jeszcze żadnej laleczki nie miałam z tego teamu, ona jest pierwsza. I tu, jak widzicie, ona uwielbia chemię i chyba po prostu ogólnie naukę lubi, bo z tego co wyczytałam na stronie, to jest ona bardzo inteligentna i zawsze pochłaniają ją jakieś projekty naukowe, ale zobaczcie, czego ona nie lubi. Jednorożców nie lubi! Jak można jednorożców nie lubić? Ale to chyba dlatego, że ona po prostu w nie nie wierzy, bo jednorożce nie istnieją, no nie? Więc może dlatego ich nie lubi. Zobaczmy jeszcze teraz jej minki, jakie ma. O, tutaj widać, że wpadła na jakiś pomysł. Ma na głowie tą żaróweczkę. O nie! Tutaj się chyba oblała jakimiś chemikaliami. Zieloną plazmą. To pewnie szlamik jest, no nie? Ale to załóżmy jej w takim razie okulary, żeby nie było, że wiecie, oczy sobie ochlapie, no nie? Oczy muszą być bezpieczne. Jeżeli trafię tutaj jakąś laleczkę, która będzie taka, wiecie, najbardziej podobna do mnie, to też wam dam oczywiście znać. A teraz uwaga, kto tu będzie? Zobaczmy w takim razie może od razu jej tutaj minki. To może będziemy mogli, wiecie, jakoś tak rozpoznać, kim ona jest, co ona lubi. O nie, tutaj smutna, o nie. No powiem wam, te minki to mi nic za bardzo nie mówią, ale tutaj zobaczcie, ma jakby takiego kotka, więc może to jest kociara? To musi być chyba jakaś dziewczyna, która lubi koty, tylko teraz się tak zastanawiam, czy będzie tutaj też taka, która lubi psy. A, bo to jest laptop! I tu jest coś na temat programowania. A to może to jest jakaś gamerka? O, to też do mnie pasuje, no nie? Tylko wtedy bardziej na kanale Miss Aga Gra. Poznajcie June, która uwielbia anime, koty i jest całkiem niezła w programowaniu. A teraz jeszcze zobaczmy, co ona tutaj lubi. Ten pad to chyba oznacza, że po prostu lubi gry albo ogólnie, wiecie, komputery. A tutaj nie lubi ostrego jedzenia, wiecie, ostrych papryczek i tak dalej. Dajcie też koniecznie znać, kto z was umie programować albo chodzi na jakieś, wiecie, zajęcia z programowania i kto nie lubi z was ostrego jedzenia. Ja lubię tak, wiecie, tak troszeczkę ostre jedzenie, ale tylko tak trochę, bo jak jest za mocno, to wtedy, no mam taką właśnie otwartą buzię jak ona, no nie? Ona, właśnie wtedy tak, płaczę, jakie ostre. Ulala, jakie masz ładne fioletowe tutaj dwa kucyki. No to teraz zobaczmy jeszcze szybko minki, może one nam coś podpowiedzą. O, tutaj widzę, że się wykrzywia. No, ja czasami takie miny też robię, jak zjem coś, co mi nie smakuje, na przykład
Grzyby. Nie lubię grzybów. O, tutaj zobaczcie, ona coś przeżuwa. Może to będzie fanka jedzenia? To wtedy będę ja. Jeżeli ona będzie fanką jedzenia, to wtedy to jest właśnie cała Aga, no nie? Dobra, różowe okulary, serduszka. To serio jest jakieś jedzonko. Tutaj chyba są, zobaczcie, kawałki tortu. Dobra, później to poukładam ładnie. Nazywa się ona Koko, jest wspaniałym cukiernikiem, czyli wiecie, umie piec jakieś tam ciasteczka, torty i tak dalej. I tutaj jak widzicie, ma ona zaznaczone, że lubi po prostu słodkości, a nienawidzi brokułów? Jak można brokułów nienawidzić? One są super! Brokkolini. Znaczy, może to chodziło też o to, że ona po prostu nie lubi warzyw. Proszę się teraz tutaj przyznać, kto z was nie lubi warzyw? Przyznawać się w komentarzach już. A dodatkowo tutaj na tej stronie wyczytałam, że jej motto to najlepsze rzeczy w życiu są słodkie. Ja bym się tak z tym do końca nie zgodziła, bo lubię słodycze, ale lubię też chiperki. Oho, oho, tutaj już widzę chyba jakąś ładną laleczkę. O matko, jak to śmiesznie wygląda, jak wyciągnęłam tą jakby kartkę z tego pudełka. Dobra. Czy to jest miś Gaga? Czy to jest miś Gaga? No nie, no zobaczcie, ma moje włosy. Ma moje włosy, normalnie jak ja sobie zepnę włosy w kucyk, to mam po prostu taką samą tutaj grzywkę i po prostu mega wyglądam podobnie. O, taką minę też mam, jak jestem zła. O, a taką minę mam też, jak jestem zakochana. Ta sukienka wygląda, jakby była Alicją z krainy... Jej, ja chciałam powiedzieć Badziewia, ale to nie... Bo nie wierzę, ja już się tak przyzwyczaiłam do tego określenia Alicja z krainy Badziewia, że to jest po prostu jakaś masakra. A to jest przecież Alicja z krainy czarów. O, no właśnie. Aż zapomniałam z wrażenia. O, jakie śmieszne ma tutaj opaskę z jakimiś serduszkami. Dobra, co będzie tutaj? Królika dostała! Ej, to jest serio Alicja z krainy czarów. No, w sensie, to nie jest może ona, ale jest pewnie wielką fanką może tej historii. Tak mi się właśnie wydaje. Dobra, a tutaj co jeszcze? A, tu są buty. Oj, 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 moi drodzy, ona nazywa się Alma, czyli wiecie, prawie jak Aga. No dobra, do Agi to może i daleko, ale ma też imię na A. Więc no, można powiedzieć, że to prawie miś Gaga jest, prawie. I z tego co widzę, ona uwielbia króliczki, a ja kiedyś też miałam króliczka. Słuchajcie, jak mój królik się nazywał. Dziumbek. Mega dziwne imię, ja jakieś takie, nie wiem, dziwne imiona zawsze wymyślam dla tych zwierząt. Dziumbek pamiętam, że był bardzo, bardzo wiele lat razem z nami. No a później już właśnie tak zaczęłam mieć pieski. Ty, moja droga, należysz do tego klubu tutaj słodkości, czyli wychodzi na to, że już wszystkie trzy dziewczyny z tej grupy mam już w swojej kolekcji. Ten motyw tego obracania tutaj na tych kapsułach jest naprawdę mega ciekawy, a tutaj zobaczcie, też nam się widzicie, pokazują wszystkie laleczki w tej serii, jakie można zdobyć, więc można zawsze sobie tutaj podpatrzeć. Kim ty będziesz? Tu widzę, że masz jakąś taką mega szaloną fryzurę. Zupełnie inną niż reszta. Taką spiętą do góry w ogóle. Ulala, dobra. A teraz uwaga, jakie minki. O, przerażona mina. To ja taką często robię na miniaturki. A tu jakie ładne gwiazdki. No piękna jesteś. O, czy tu będzie jakiś gadżet? Piesek! Piesek, dobra, to jestem ja, to jestem ja. To musi być jakaś, wiecie, fanka piesków, miłośniczka psów. I to jest w ogóle chyba, słuchajcie, korgi, tak mi się wydaje. Wiecie, tarasa, korgi. To jest, moi drodzy, Taylor i jak przeczytałam jej opis, to powiem wam, że on całkiem do mnie się zgadza, bo Taylor zawsze roztacza wokół siebie pozytywne wibracje, lubi być w centrum uwagi i robić rzeczy, które sprawiają jej przyjemność. Lubi jeździć na łyżwach, a ja umiem i też lubię jeździć na łyżwach. I uwielbia też spacery ze swoim pieskiem. No ja bym dodała, że z moimi pieskami, bo mam ich 4, ale też słuchajcie, to mega lubię. I jej motto to dziewczyny chcą się po prostu dobrze bawić. Tak, to prawda, ja też chcę się przez całe życie dobrze bawić, dlatego otwieram zabawki, bo to fajna zabawa. I tutaj jest, zobaczcie, jeszcze pokazane, że ona lubi muzykę. No to ja też muzykę lubię. I nie lubi duchów.
Ja też się boję duchów i w ogóle nie oglądam żadnych horrorów, bo dla mnie one są po prostu przerażające i później nie mogę zasnąć. Najlepsze jest to, że nie trafiliśmy tutaj jeszcze żadnej laleczki z ostatniego klubu, takiego wiecie, kreatywnego. O! A ta ma jaki ciekawy kolor włosów. Wow! O, może tak powinnam sobie przefarbować włosy, że tu u góry czerwone, a na dole czarne? No powiem wam, że całkiem ciekawie. O, tutaj taka naburmuszona Miss Gaga, jak się wkurzy, że na przykład, nie wiem, trafiła jej się powtórka. Robotokot to jest? No nie wierzę, co oni tym lalkom tutaj dali za gadżety. Ale nie, no po prostu są świetne. Bluzę ma taką, wiecie, oversize'ową. Moi drodzy, poznajcie Norę. I moim zdaniem ona ma chyba najciekawszą stylówkę z tych wszystkich laleczek. W sensie, no po prostu mi się podoba, no nie? Taka w moim stylu jest. Ale za to jej charakter nie do końca jest w moim stylu, bo ona jest, wiecie, taka bardzo ruchliwa, robi tysiące projektów naraz, a ja to jestem takim trochę leniem śmierdzącym. Ale za to, słuchajcie, lubi przeróżne zagadki i łamigłówki, a ja na przykład zagadki też lubię, ale w serialach kryminalnych. Ale czasami rozwiązuje sudoku, czy to się liczy? Dobra, tutaj ma, zobaczcie, że lubi roboty, a nie lubi zimy. Wychodzi na to, że mamy już tutaj całe pełne 3 teamy. Mega w ogóle śmieszna sprawa, że takie jakoś pootwierałam i ja też tutaj właśnie nie mam żadnych powtórek, bo wydaje mi się, że po prostu w takim całym kartonie nie ma nigdy żadnej, wiecie, jakby powtórki, no nie? Tym, tyry, tym, tym, tym. Uuu, pierwsza, zobaczcie, brunetka tutaj jest. Dobra, spójrzmy na jej minki, tutaj jakaś taka trochę zamyślona jest. A tu co to jest? Farbą ochlapana? O, czyli to będzie chyba jakaś dziewoja, która lubi malować. Tak by się, słuchajcie, zgadzało. Uuu, jaki ma beret ładny. Jaki piękny. Ale super, a tu uwaga. Tu jest... Wow! Jań, oś mi wypadło. Najładniejsza sukienka ever. Moi mili państwo, poznajcie Kalę, tak, nazywa się Kala, w ogóle bardzo ciekawe imię. No i jak już tutaj rozszyfrowaliśmy, to ona uwielbia właśnie malować, szczególnie uwielbia rysować jakieś, wiecie, portrety swoich przyjaciółek, a nie lubi chyba matematyki. O, no przyznać się, kto z was też nie lubi matematyki? Prawie bym zapomniała jej ubrać bereta. O, nie, no berecik jest po prostu przeczaderski i ona właśnie należy do tego teamu Creative, jakby kreatywne serca. O, tak by to można było przetłumaczyć, więc teraz będziemy mieli wszystkie laleczki takie, wiecie, bardzo kreatywne. Tyle laleczek naraz to mi się naprawdę dawno nie zdarzyło otwierać. Tu zobaczcie, jest ich aż 12, a no muszę już otworzyć je wszystkie, nie pominę żadnej. Ale ta ma tutaj, zobaczcie, ogniste włosy. Mega ładne. Nie no, w ogóle wszystkie te ich fryzurki są przeczaderskie, a jakie ma zielone oczy, wow. O, tutaj taka trochę minka. Oj, trochę się zdziwiłam, zawstydziłam. To nie ja, to nie byłam ja. Jak na razie nie mam totalnie pojęcia, kim ona może być. W sensie, wiecie, czym się tam pasjonuje. Ale, wow, aparat Instax i tu jest normalnie zdjęcie. Jaki wypas te gadżety, nie no naprawdę. Na gadżety po prostu u tych lalek wygrywają wszystko. To jest, moi drodzy, Didi, mega fajne ma imię. I jest ona wolnym duchem, uwielbia, wiecie, jakieś przygody. Nie lubi, wiecie, takiej nudy i rutyny, zawsze chce, żeby coś się działo. No i właśnie pasjonuje się fotografią. A nie lubi klaunów! O tak, my na bandzie Banan też właśnie boimy się klaunów. O tak, bardzo się boimy. Taką wtedy mamy minę. O, właśnie taką, jak widzimy klauna, tak.
może lepiej do mnie nie podchodź. Wow! Ja widzę, że tutaj na sam koniec to jakieś mega wypasione włosy zostały. Ze złotym brokatem. Jaki makijaż ma ładny. O, tutaj serduszka w oczach. Tu nawet zobaczcie, na oczach ma takie złote dodatki. Ulala. Kolejny piesek tu jest. No nie wierzę, dwa pieski. I to jest chyba taki troszeczkę jakby ciłała, bo ma właśnie bardzo duże uszy. Ale o Jezu, jakiś młodziutki i ta złota obroża tutaj. Poznajcie ogromną wielbicielkę mody i Paryża. Ma zawsze super ciekawe pomysły. Nazywa się Ginna albo Ginna. Dobra, nie wiem do końca jak przeczytać jej imię. I tutaj widzicie, ona uwielbia jakieś modne ciuszki, a nienawidzi kaloszy? Albo po prostu deszczowej pogody. No to czekajcie, tutaj któraś z tych laleczek miała kalosze, to może ja jej ubiorę kalosze. To ona by się pewnie troszeczkę zdenerwowała. No ale dobra, nie będziemy jej tego robili. Niech ci będzie. Naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona tymi laleczkami. Przez to, że właśnie każda jest tutaj inna. Mają one, słuchajcie, pełno tych fajnych gadżetów, ubranek. No i wiecie, można też pomiędzy nimi sobie te ciuszki wymieniać i gadżety. I można, wiecie, jakiś pokaz mody zrobić, albo jakieś, wiecie, historyjki, bo mają też właśnie te twarzyczki, oj, chodź tu, te twarzyczki obracane, co też jest mega w ogóle ciekawą sprawą. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach, jak wam się te Cookie Luz podobały i mam nadzieję, że będzie za jakiś czas druga seria.